Maj nie był zbyt dobry dla inwestorów na rynku ropy naftowej ze względu na spadki, które miały miejsce na tym surowcu w ostatnich tygodniach. W tym momencie ropa Brent oscyluje w okolicach 60 dolarów za baryłkę, natomiast jeszcze kilka tygodni temu notowaliśmy poziomy 73 dolarów za baryłkę. Powodem spadków są przede wszystkim obawy związane z wojną handlową. Stany Zjednoczone praktycznie przerwały negocjacje z Chinami, co powoduje, że inwestorzy oraz inni uczestnicy rynku oczekują tego, że wzrost gospodarczy będzie słabszy w najbliższych kwartałach i poprzez to spadnie popyt na ropę naftową. Oczywiście kolejnym wątkiem, który jest ważny, jeśli chodzi o ten rynek, jest to, co, z, co zrobi OPEC w najbliższych tygodniach, gdyż OPEC spotyka się w czerwcu i będzie decydował na tego, czy przedłużać porozumienie dotyczące cięcia produkcji ropy naftowej. W tym momencie w samym OPEC dalszego cięcia chce oczywiście Arabia Saudyjska, ale jednocześnie wskazuje na możliwy większy popyt na ropę naftową w okresie letnim w związku z tak zwanym driving season. Z drugiej strony Rosja chce podwyżki. Produkcji ropy naftowej, aby korzystać ze względnie jeszcze wysokich cen. Niemniej, obecny spadek, który wynosi już ponad 50% całego odbicia z końca zeszłego roku do maja roku bieżącego, już wyniósł ponad 50%, wobec czego działania OPEC-u mogą być dosyć zaskakujące. Prawdopodobnie będziemy mieli przedłużenie. Porozumienia cięcia produkcji, co teoretycznie może podbudować cenę. Jeśli jednak OPEC zdecydowałby się na podwyżkę produkcji, wtedy cena ropy naftowej będzie kontynuować spadki i poziom 55 dolarów za baryłkę na ropie Brent powinien być zagwarantowany. Pomimo prawdopodobnie niskich cen ropy naftowej na światowych rynkach, nie będziemy mieli jednak tańszej benzyny na początku wakacji. Jest to oczywiście związane z tym, że dolar, Prawdopodobnie pozostanie mocny i drugim najważniejszym czynnikiem, który spowoduje, że benzyna będzie w dalszym ciągu relatywnie droga, jest to, że marże stacji benzynowych pozostaną bardzo wysokie i nie będą się chciały stacje benzynowe dzielić z konsumentami tym, że mają po prostu tańszą cenę ropy naftowej.